jeżeli uznam, że dany klient jest klientem dla mnie, to oczywiście klient dostaje taki numer telefonu, może się ze mną skontaktować, możemy pracować dalej, ale dla tej pierwszej jakby selekcji to jest dla mnie ważne, żeby mi nie przeszkadzać. Powyżej 2-3 lat już klienci się wykruszają, już szukają innych dróg, ale do 3 lat potrafią czekać grzecznie, czekają, pytają się po 2 latach, czy to już ich termin, no i czasami jest już ich termin, czasami muszę napisać, że jeszcze za rok. Tych Chin po prostu nie ma, dlatego zjeżdża się tutaj do nas cały świat. Przed firmą samochodową miałem firmę IT. Pracowałem po 15-16 godzin i to była norma. Musiałem z tego zrezygnować. Traciła na tym moja rodzina, traciła na tym moje życie. Ja praktycznie nie żyłem, tylko pracowałem. Zarobione tam pieniądze zainwestowałem w to, co lubię, w to, co jest moją pasją. Zaoszczędzone pieniądze kupiłem kilka jakichś tam klasyków. Na początku myślałem, że gdy kupię samochód za 20 tysięcy, może 30 zainwestuję i będę miał 50 tysięcy zysku. Okazało się, że przez pierwsze 3 lata straciłem wszystkie oszczędności, ale później powoli zaczęło to funkcjonować do przodu. Właśnie gdy poprawiliśmy jakość, gdy nasze samochody zaczęły wygrywać jakieś konkursy. Po godzinie 16 zainstalowałem aplikację, która wycisza telefon. Jestem nieobecny. Na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwym człowiekiem, który może o 16 skończyć pracę, umyć ręce, iść do domu, zająć się dzieckiem. Za każdym razem robi na tobie jeszcze wrażenie? Czy tak, już się przyzwyczaiłeś? Nie. Tutaj, jeżeli można by zrobić zbliżenie na włosy, one wszystkie stoją dęba. Jeżeli dochodzi się w kilka sekund do 150 na godzinę i to jest w takim samochodzie, który tak naprawdę, gdy był projektowany, nie miał prawa jeździć takimi prędkościami. Jedni klienci wymagają, aby auto właśnie było nowoczesnym autem, spełniającym nowoczesne standardy, inni wymagają tego, aby było to auto jak najbardziej klasyczne. No, takie rzeczy można w tym robić. Naprawdę z każdego szrotu jesteśmy w tym momencie w stanie zrobić auto, które będzie jeździć? Praktycznie tak. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Właśnie ze stanu takiego gdzieś zarośniętego w krzakach do stanu takiego, jak mamy tutaj, gdzie praktycznie kończymy budowę. To akurat samochód, który będzie finalnie jeździł w Anglii. Właściwie jest Polak, który mieszka w Anglii już od kilkunastu lat. Tu mamy naszych blacharzy przy pracy. Dzień dobry. Ja akurat lubię cały proces, od takiego wraku, który gdzieś tam jest wyciągnięty z krzaków tak naprawdę wózkiem widłowym i na przykład złamie się w pół albo nie i jest wielka modlitwa, żeby coś z tego zostało. Ta firma rozwija się tak w takim tempie, ja mógłbym na dzień dzisiejszy z tych moich klientów, którzy czekają, ogromnie tą firmę rozdmuchać. Nie chcę tego zrobić, właśnie z tego względu, że to, co mam teraz, mi wystarcza. Ja jestem zadowolony z tego, co mam i nie chcę więcej.